naprawdę trochę beznadziejne jest to, że tego menu, właściwie opcji gry nie ma na tym ekranie startowym. A to dopiero można sobie pozmieniać w trakcie gry. A co chodzi, że te opcje graficzne? Tak, i dźwięku i tym bardziej. Ale to musisz muzyk zobaczyć dopiero, jak będzie wyglądało, co zajebisz przynajmniej. No i mimo wszystko. No co ja właściwie robię? Witaj w Summoner's Rift. Ma Ignite'a. Fresh Ignite. 30 sekund do pojawienia się stworów. Coś czuję, że będzie chciał do mnie przyjść ten Fiddle. Z tego powodu, że może bez Smite'a zrobić Blue. Red mode? Masz reda. Daję. To red mode daje. Nie, nie, bo ja mogę zmieniać muzyki. Postać. Nic nie słyszę dalej. Co może po lewej stronie masz ten? Właśnie załączyłem sobie, żeby słyszeć. Jest tylko dźwięk na początku, a potem nie gra nic. Przy zmianie. Dobra, dzięki. Dobra. Może to kwestia głośności? Nie no, raczej. Nie powinna być kwestia głośności. Aż muzykę załączyłem. Kurde. A czy czerwona jest taka fajna? Teraz jak ustawiłem sobie dobrze masterki, nawet many nie tracę na dżungli. O, tak. Mówisz, że można walczyć spokojnie już teraz? No miałem wcześniej masterki, że traciłem many, nie wiem dlaczego. Miałem na buffy nastawione. Nie wiem, tak bawiłem się w skillach. I tak dżungliśmy latem, a nie autoatakami. Teraz wszystko autoatakami ładnie jedzie. Dobra, trash flash. Nie mam gdzie wbić. Wyczyszczę dżunglę do końca. Pierwszy Inferno. Chciałbym zauważyć. Cześć! Idę sam. O, siema. Spóźniane trochę. Trochę. No, tam byłeś 5 minut. Boże, jeszcze trochę. 5 minut wcześniej przyszedł, to byś... I co, robicie coś fajnego? No gramy. No normala. Ja właśnie normala gracie. Padła ta Caitlyn. Dobra, zrobię szkrawa. Co? Tu mają po pół życia, nie wiem jak ci się to widzi. Obawiam się, że... Dobra, nie, cofam.
Nie mam maczety. Nie ma życia. No. S. Idę na F. Kurde, tego Infernala by się przydało jak najszybciej zrobić. Mogłoby być dosyć... Jaki mamy wardę tam, widzimy, to nie zrobi. Ale za szybko nie mogę robić. Zielona maczeta... Heimerem to by się tam poszło i się zrobiło. No to wiem, ale nie lubię Heimera. Czy fajnie się nim gra, ale przeciwko niemu ciężko. Nie, ja lubię na niego grać. W szczególności, bo jest papierem totalnym. No to prawda. Czuję, że się zoniuje czy coś, to co, uciekniesz od niego na chwilę, zaraz wracasz i go zabijasz na raz. No, dlatego dosyć mocno defensywnie się nim gra, ale ładnie się puszuje. Najlepsza kontra, Syndra. No wszystko co doskakuje tak naprawdę. Nie, no Syndra rzuca działkami w ogóle, może rzucić mu działka gdzie indziej z linii. Ja na przykład nie cierpię na Yasuo grać timerem. Skacze mi jak głupi. Przeciwnik pokonany. Ja lubię tą zieloną maczetę teraz. Ty bardziej okie takie darmówki. Więcej wizji. Nie ma trasza. Przeciwnik pokonany. No co, Garen? No... Garen miał ulicę. Nie zauważyłem, co z pandłem. No nie ma jakiego demerżąca, nie ma jakiego demerżąca. Ja tam bardziej będę zostawiał na Drake'u, to jest, nie musisz się nawet dobra, interesować. Dobrze nam idzie obijanie tutaj. Przeciwnik pokonany. O, idla mamy. O,
kurde, jaka ta Caitlyn jest durna, zamiast się wycofać, to się pcha jak debil. A cały czas jej pinguje, że Fiddle tu jest u nas. Co za dureń. Cholera się pcha. Dajcie znać, jak skończycie, dobra? Ten meczyka zrobię. Jesteście tam? Żyjecie? Tak, tak, tak. Jesteśmy, jesteśmy. Przeciwnik pokonany. Nie ma u nas nikogo. Chodź pomóż. No robisz tego, dobra. Idę. Dobra. Już ja zabiłem. Może bardziej pod defa zagrać na tym takie. Zaproponuj to jej. Bo będzie ciężko. Zobaczymy, no na razie. Może Fiddle ją coś tam nauczy. Nie, czekaj, ty jest posrany ten. Switch co w ogóle zrobił za pierwszy item. Yo, mu od razu leci. Zamiast pobawić huragana, żeby farm jeszcze więcej nabyć. Mi da zasięg. Nie za bardzo poszujecie. Nie wiem jak wejść. Co, no mamy tutaj owardowane, więc nie powinno być też tak źle. Jak ja złapię na ulta, to właściwie to już będzie któryś z nich porobiony. Trasza nie udało się. Ale wyflaszował. Mamy Fiddle na dole. Co
robimy Heroldo. Yasuo, tylko tam... Jak go zrobicie, to na co? Idziemy na Yasuo? Można. Mogę ewentualnie wam zejść. Dobra, idę. Chociaż teraz Yasuo znikł. U mnie jest. Nie będzie szedł. Dobra, boi się. Dobra, dobra. Co ja cofnę tak pół życia. Tak słabo. Jeszcze cofaj, cofaj, cofaj. No ja dobra, nie wiem, zabiję. Nie! Liczby nie walną. Właśnie wbiłem na samą końcówkę jakieś. Jest nabukowany na topie, już nie muszę do niego chodzić. Ma Heralda. Jest nastakowany do 6. Jest tam bestia chodząca. Infernal. Dobra, idę. Jeszcze rozstawić jednego warda. Co ja mam te? Ja mogę tutaj mocno rozstawić. Cały czas jesteśmy? Jesteśmy, gramy jeszcze. Wygrywamy. Wygrywamy. A, wygrywa. Wygra, no, to na pewno. No i ładnie. Zabrał. Nie zabrał, tylko naciskałem wszystko, co popadnie. Taki styl gry. Dobra, i Junga opatrzona. Nie ma reda. Mamy fidla? Sprawdzam, red czy stoi. Jest red. Mam za fidla. A fidl jest u nas. Na bocie. No. Razem z Garenem i z Twitchem i Thrashem. Wie fajnie tu jest. Wojto przegra. Trzymałeś kciuki, żeby przegrać. No i masz. Ale powiedz mi teraz jedną rzecz. Jak mam teraz zrobić, żeby wyjść do Silvera? No wygrywać teraz. Musisz seryjkę zrobić. Czyli ile razy? 3 na 4 i od razu wyjdziesz bezproblemowo. Patrz, a wczoraj zrobiliśmy 4 normale, nie? No, tu mnie nie podrzało, tym głupim Aramem nam przerwało. Ale no, Aram to losowo było wszystko, no to... No, ale 4 razy jakbyśmy to grali, to kurczę. No Aram zrobiliśmy przez to, że tam kogoś wywaliło, mieliśmy 15 minut. No Hubiego. No właśnie. Ale kurde, jakbyśmy zagrali, to byśmy 4 pod rząd. No, takie 4 rankedy wygrane, super, nie? No ale chyba na rankedach byłoby. No by do Golda wskoczył Debotę potem. Ile masz rankedów wygranych, Debo? A nie, nie, bo ja nie gram rankedów. A. Mówiłem. I tam nie gra co, też co jeszcze. Nie. Po co rankedy? Co ci da rank?
będziecie oceniał. Gra cię będzie oceniała. No i co? Ty masz sam siebie ocenić. Ale gramy o coś, nie? O co jakiś, mam jakiś cel grając. Chciałbym coś mieć z tego, że gram. Coś osiągnąć w życiu. Tak, w MMORPG gram, zbieram różne itemy, robię postać. To... Chcę mieć coś fajnego, fajny drop, zarobisty. I się nie kończy. I się nie kończy gra. No, a tu bym chciał mieć, nie wiem, rangę jakąś, nie? Coś przynajmniej dostać. No i nic innego nie dostanę oprócz rangi. No to chciałbym tą rangę dostać. Uważam, że na skrzynkę jedno. Możesz dostać. No. A w dupie skrzynkę jakąś właśnie ze skrzynki gówno leci. W ogóle mi skrzynka leci jedna na dwa tygodnie. Chciałbym obgrać tymi postaciami, którymi nie grałem, bo... Też mam teraz dwie skrzynki, mogę mieć tylko. Nie kręcę się bez celu. Przeciwnik pokonany. Zaraz zobaczymy, no dwie skrzynki. Co ile dni skrzynka rośnie, że można mieć następną? Co tydzień chyba. Tydzień? I odnaga się, można są cztery, no. To jeszcze dwie mogę zrobić w tym tygodniu. Ale kim? Pokonany. Zaraz zobaczę. No, przeżyłem. Mastery zrobię. Co wy na to? Dużo. Co jest nowa postać? To będzie rozwalał mnie. Nie ma. Chodź, że sztuka. Już jest paczka wzięta. Kup Dariusa! I na topie wymiatę te jakie. Ty wymiatasz Dariusa? No, to nie widziałeś? Nie właśnie. Wczoraj trzy gry z rzędu. No, a ja Janom 4 i Sorako i 0 killi. No właśnie, a ja miałem 20 killi, ponad 20. No ja miałem 0 zgonów. Chyba, że surrenderowali. Miałem 0 zgonów, 20 as. Ja, po 3 zgony, 4. Nie mów, że wam nie pomagałem. Coś tam pomagałeś. O, nie przeszkadzałeś wręcz. Ja chciałem skiwalność, żeby wypchnąłeś. Tak, takie bliskie. Kiedy trzy razy już miałem czwartego staka, a ty wypchnąłeś. No, ale gdybym cię nie wypchnął, to Q by ci nie dał. No ja leczyłem się tym Q. Nie, ginął by ci tak, miałeś trzech na głowie. Ja miałem procentowe HP z tego dostaje się. Każdego uderzenia, jeszcze od staka silicie. No nie możesz być samolubny, że ty chcesz zabić, jak są mi koledzy, którzy by chcieli przejść. Ja chciałem się tutaj uleczyć. No to cię uleczyłem. Byś mógł zabić? Co za... Co za rozterki, smok 40. To bo tak nie jest. A bo Olafa sobie właśnie, ileś tak jak ja buildem, że masz wardę, będziesz takim supportem następnym. Rozstawiasz wardy i jeszcze zabijasz. Wszystko co się różni. Ale Olaf chyba nie jest postacią typowo z supportu. Robimy smoka? Nie, jest na dżungla topa. Powiem ci co jest do supportu i co jest fajne. Kyle. Hej. A Zilean? Hey. Zilean widzę, że czasami fajnie gra Zilean. No. Taka denerwująca tylko postać. Fajne buffki ma, nie? Ma przyspieszenie. Anidalka. Nie, wyjebał. A Lulu właśnie, Lulu mnie tak trudno próbuje. Nigdy jej nie widzę. To jakiś powód, że nigdy nie widzę. A Heroes of the Storm grałem zazwyczaj taką linii. I się nazywała bardzo podobna postać lecząca. To dość tak fajnie mi się grało. A właśnie Heroes of the Storm graliście? Ja. Grałem chwilę, na starym jeszcze kompie. Ale to może mielibyście ochotę? Też ja czasami średnio, mogę poupać? Jest... Taka gra, że potem nie będziesz miał umiejętności, w innych grach, teamowo. No, ale się liczy bardziej teamowo od początku gry, a ty na początku w lolu masz samemu musisz zadbać o linię, albo we dwójkę, a tam od razu w piątkę latasz. Tak, a powiedz mi karma. To porno. No mi da lepsza. Co tam robisz? Braum, Leona! Alistarem poćwicz jeszcze. Jeśli nie będzie Urf na tym weekendzie, to sobie poćwiczysz, że nie.
No, Alistarem musiał poćwiczyć. A Blitzcranka sobie poćwiczyć. A Blitzcrank to nie jest supportowa postać tutaj, nie, nawet nie, nie mam trash tylko. Blitzcrank to jest... Dobra, pod co oni go... Oni go wrzucili pod tank. Kurde, wyratowałem cię, nie, widzisz? Na mida jest prędzej Blitzcrank. Solo lane, no. AP. Defense power ma na maksa. No jest pod ofensywny by może być. Ofensywny AP. Jest fajny. No ale oni to jest w kategorii właśnie tanka wrzucili tutaj Riot. A Zak? Dżungler top lane. Mało ma bat- support. Trudny jest do ogarnięcia, ale... Nie, tam skillę ma łatwe. Dżungler, no... Nie jest za dużo. Miałem tego byćka w sobie. Fajnie mi gra. Ale to jest trudne. Leona. No. Sejuani. Łatwo poszło. O, to jest strasznie trudne. Sejuani jest na serio trudną. Fiddlestick, o może, albo Cho'Gath.